Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Patologii polskich autohandli. Handlarzu, pójdziesz do więzienia za kręcenie liczników. Ale nie tylko handlarzu. Temat dzisiejszego odcinka jest dość kontrowersyjny, dlatego że może wytłumaczmy zjawisko, które mam ochotę zwalczać. Odkąd tak naprawdę prowadzę kanał motoryzacyjny, bardzo mocno uświadamiam ludzi na temat kręcenia liczników. I o ile kanał miał tylko kilka tysięcy widzów, o tyle mając już tak potężną, prawie, no dobra, 600-tysięczną widownię, możemy sobie powiedzieć, że zjawisko kręcenia liczników jest zjawiskiem bardzo dobrze znanym w Polsce, ale do tego stopnia rozpropagowanym przez naszych rodaków, że występuje również już za granicą. To my nauczyliśmy Europę, że fajnie przekręcić licznik i można na tym zarobić, czyli brawo my, a akurat w tym przypadku nie do końca brawo. Dwie dekady temu, kiedy padły mury, padła ciężka komuna, wszedł obecny ustrój polityczny, zaczęto do Polski sprowadzać samochody. No, jak wiadomo, na samochodach trzeba zarobić. Zatem już od tak naprawdę lat 90. zaczęła w Polsce tworzyć się moda na cofanie liczników. W Polsce takie społeczeństwo daty urodzenia 60., 50., 70. lata jest przekonane i wychowane w wierze, nawet 80. lata, że samochód z przebiegiem poniżej 200 tysięcy to jest rodzynek, to jest lalunia. Żyjąc w tej świadomości, jeżdżą gniotami, które mają po pół miliona, po 600, po 700, 800 tysięcy, milion, mówimy tutaj o pancernych TDI, ale oni mają na liczniku 200 tysięcy. To zjawisko jest coraz bardziej nagłaśniane. Młodsze roczniki, już bardzo często spotykam się na warsztacie, powyżej 90 roku, są nauczone w dobie internetu, że nie do końca wskazanie licznika na cokolwiek wpływa przy zakupie samochodu. Tym bardziej mówmy się, średnia cena samochodu w Polsce, jakim jeździcie, to jest tak od 10 do 20 tysięcy. To jest ta najgrubsza grupa, największa. I praktycznie co drugi samochód w Polsce ma cofany przebieg. I to są dane mierzalne, to są dane policzone. Rząd wziął się do walki z tym. 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa, która ma karać. No, w założeniu ma wyglądać to tak, że jeżeli ja jako kierowca zlecę komuś przed sprzedażą cofnięcie licznika, zostanie to wychwycone, zostanę ukarany ja oraz osoba, która to wykonała, z zagrożeniem wolności. Tak, zagrożeniem wolności, czyli mogę być aresztowany i dostać karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Brzmi ostro, powiem Wam szczerze. Natomiast ja ze swojej strony wiem, że z Waldkiem nieraz rozmawiam. Bardzo dużo osób, które gdzieś w policji się udzielają, jakby też już internetowo widzą to. Mam bardzo duże zastrzeżenia do całej tej ustawy i do całej tej ideologii. Przede wszystkim jedna ważna rzecz. Jeszcze dobrze nie działa cały ten system, te cepiki, nie cepiki na stacjach diagnostycznych. To diagnosta ma być w założeniu ustawy osobą, która co roku spisuje przebieg. No i ten przebieg jest do wglądu, do sprawdzenia sobie i co roku nanosi przy przeglądzie nowy przebieg. To jest jeden punkt. Do tego ma jeszcze dojść policja i wszelkie możliwe organy kontrolujące nas, mogące kontrolować Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego. Przy kontroli rutynowej mogą spisać stan licznika, wprowadzając go w czasie rzeczywistym i widząc, co się dzieje. No, zaczyna być klarowna ta ustawa, prawda? I teraz zobaczcie, do czego ja mam największe zastrzeżenia. Gdzie najwięcej samochodów ma cofany licznik? Owszem, w grupie samochodów nowych, gdzie mamy auta poleasingowe, możemy spotkać się z zabiegiem cofania licznika przy samochodzie dość drogim, dość nowym, dlatego że wyznacznią ceny w takim samochodzie w dużym stopniu jest przebieg. Nieraz udowadniałem w odcinkach, jak kupić w Polsce samochód używany i nie wbić się na minę. Nawet w części auta sprowadzane z Niemiec, gdzie pokazałem Wam dwuletniego Passata na placu w Niemczech, sprzedawanego przez Turków, który był autostradówką, ponad 400 tysięcy kilometrów przebiegu. Nie miał nawet przetarcia wewnątrz i jeszcze pachniał nowością, więc właśnie dążę do tego. Zobaczcie, najwięcej samochodów ma cofane liczniki w momencie przekroczenia granicy z Niemiec do Polski, czy z innego kraju do Polski. Wtedy ta granica, mimo że geograficznie
to jest kilkaset kilometrów, czy tam do 1000. W świecie rzeczywistym ta granica ma często 200 tysięcy. Minus 200 tysięcy, minus 200 tysięcy. Jak wziąć się uczciwie do walki z handlarzami, którzy nagminnie sprowadzają samochody i pewna grupa sprowadza uszkodzone, naprawia i na tym zarabia, ale druga grupa sprowadza trupy, które mają już taki przebieg, robią im motospa, wymieniają przetarte elementy i skręcają drastycznie licznik. Autentycznie. Potrafi być to często w takich sytuacjach omawiany Passat przekręcone do 30 tysięcy. 30 tysięcy kilometrów. Czyli zgubiono po drodze na przykład 400. I wy na nieświadomce takimi autami jeździcie. Bo musimy sobie uświadomić, że takie samochody z dużymi przebiegami. Moja Toyota. 500 tysięcy kilometrów. Silnik benzynowy. Pełna moc. Nic jej nie dolega. Mogą żyć dużo dłużej niż 200 tysięcy. Po 200 tysiącach, drodzy widzowie, którzy jeszcze żyją za ścianką, samochód nie rozpadnie się, nie przejdzie w pył. Samochód spokojnie dożywa, nie mówię tu o erze downsizingu, gdzie mamy jednostki 1.0 150-konne, ale pomówmy sobie o tej grupie, którą wyjeździcie, czyli 10-letnie auta, 15-letnie. Te samochody swobodnie w jednostkach doładowanych lub niedoładowanych, potrafią robić pół miliona, diesle potrafią robić nawet milion kilometrów i wy nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Jak walczyć z handlarzami i sprowadzaniem tych samochodów? Tu myślę, że trzeba zrobić korektę i tutaj wycechować, że przez zagranicą to jest do sprawdzenia. Trzeba skomunikować te systemy i tą drogę usprawnić, tak żeby miruś handlarz, który ma ochotę wbić was na minę o 400 tysięcy, bardzo mocno pożałował w momencie, kiedy robi to, bo teraz tak, trochę ostro z tymi karami więzienia, bo w rzeczywistości nikomu na początku taka kara nie będzie przyznana. Nie w polskim wymiarze sprawiedliwości, nie w wymiarze sprawiedliwości, gdzie kobieta broniąc swojego domostwa zastrzeliła złodzieja i ona poszła siedzieć. Nie? Pamiętacie tę sytuację? Bo takie smutne dochodzą, więc nie wyobrażajcie sobie, że ktoś zatrzymany za to, że kręcił licznik, zostanie aresztowany i dostanie więzienie, chociażby na 3 miechy. Ja uważam, i przepraszam za drastyczność, ale kara finansowa 3000, jaka tam jest gdzieś przewidziana, ma o 1,0 za mało. Autentycznie. Bo większą karą będzie przywalić 30 tysięcy złotych, tak za granicą jest kilkadziesiąt tysięcy euro, jednemu drugiemu cwaniaczkowi, bo chciał porumakować na 15-letnim Passacie, który ma 600 tysięcy i przebić go na 200 i niech spłaca tą karę za swoją głupotę, bo proceder kręcenia liczników, o ile sobie może nie umiecie tego wyobrazić, jest straszny w skutkach dla nas wszystkich. Nie wiemy, jakie czynności serwisowe przeprowadzić przy 300 tysiącach, 200 tysiącach. Każda zmiana stanu licznika, zmiana naklejek rozrządu jest potencjalnym wbiciem następnego kupującego na potężną minę. Wyobraźcie sobie sytuację, w której kupujecie samochód, zawierzacie sprzedającemu, prywatnemu lub handlarzowi, patrzycie, że rozrząd był niedawno wymieniany, jest karteczka, jest wszystko, liczniki cofnięte, przepisane te cyfry i nagle jeździcie miesiąc, dwa i zrywa wam się cały zestaw rozrządu. Kolizja silnika i macie auto za 15 tysięcy i w najlepszym przypadku remont za 3 na dzień dobry. 4 tysiące. To jest jedna rzecz. Wyciągnięcie wszystkich podzespołów, zmęczenie, wtryskiwacze, turbiny w przypadku silników wysokoprężnych. Tego jest naprawdę masa. I to nie jest zdrowy proceder. Na miłość boską, ja będę z tym walczył. I w dupie mam, czy ktoś się ze mną nie zgadza pod tym odcinkiem, że powinniśmy karać finansowo za kręcenie liczników łysy. To jest patologia. Uwierzcie mi, że to jest patologia, to jest cholerna patologia i ona powinna zniknąć. Zróbmy chociaż w jednej dziedzinie w Polsce coś zdrowego. Przyłóżmy się do tego, nie róbcie tego, nie kręćcie tego. Nauczmy społeczeństwo, żeby się nie bało tych przebiegów. Że 300, 400, 500 tysięcy to jest normalne w samochodzie 15-letnim. Żeby ludzie wreszcie zaczęli liczyć, że to nie jest okazja, że on idzie kupić Passata B5, 99 rok produkcji za 5 tysięcy złotych, który ma 180 tysięcy przebiegu. Policz sobie człowieku, że minęło już 20 lat i co? Ten samochód ile robił rocznie? 10 tysięcy? I nas jara w Polsce, w społeczeństwie ta okazja. My jesteśmy wyjątkowi, bo mamy bardzo niski przebieg. Kupiliśmy akurat tego rodzyna.
Dobrze, popytaj się swoich znajomych, swoich kolegów, którzy mają też takie rodzyny. Ach, już nie jesteśmy tacy wyjątkowi. Uzdrowmy trochę tą sytuację. Ja przyglądam się bacznie, jak to się będzie rozwijać, bo z przeglądami, tymi nowymi systemami, no nie pykło tak, jak miało pyknąć. Nie wiem, jak to wszystko wejdzie finalnie w życie. Dobrze, że rząd się tym interesuje. Kara więzienia, mówię, w polskim wymiarze prawa nie będzie miarodajna, dlatego że najwyżej ktoś dostanie wyrok w zawieszeniu i myślę, że to będzie maksimum, co dostanie. Chyba że recydywa po 100 passatów miesięcznie będzie kręcić, no to wtedy może go tam na 3 miesiące zamkną. A wy, drodzy widzowie, skupcie się na tym, że kupując samochód używany w Polsce, ostatnią rzeczą, na którą patrzycie, jest przebieg. Jeżeli na to zaczniecie patrzeć, to proceder kręcenia liczników zacznie znikać, bo to my, ja, wy, jako konsumenci, dążąc do tego, że stary samochód ma mieć jak najniższy przebieg, wywołaliśmy to, że handlarze nam ten przebieg dają. Rozumiecie? A jeżeli bardzo wymagamy trawy, żeby była z żółtej zielona, to ktoś nam ją pomaluje i sprzeda. Zatem utopijne szukanie tak niskich przebiegów w samochodach, niebitych i w ogóle idealnych, sprowadzonych, Neuka Funkel pod kocem, choć dla wielu z Was jest żartem, bo sobie myślicie, że to normalne łysy, to co gada, zgadzam się z Tobą, ziomuś, nie? Przecież to fajne jest. Nie, zakorzeniło się w polskim społeczeństwie do tej pory. Tu na moim warsztacie nie ma tygodnia. Uwierzcie mi, naprawdę mamy bardzo dużo klientów. Nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przyszedł i nie powiedział, Michu, no oglądam Twoje odcinki w ogóle, ale wybierałem auto sercem, nie rozumem mimo wszystko i wbiłem się na minę, nie? Okazuje się, że tu wspawane, tam wstawione, tu licznik cofnięty. Ktoś mówi, ale jak ty myślisz sobie, że jest licznik cofnięty? No bo na przykład jeszcze w innym module w samochodzie było to zapisane. Nie zgodzę się też z opiniami pod tytułem, żeby to producenci samochodów wzięli na siebie, a nie karać tu kierowców, czy tych, co chcą oszukać. Niech producent samochodu weźmie na siebie, żeby stworzyć taki licznik, którego nie da się cofnąć ani przekręcić. To ja odbiję piłkę do tych wszystkich stowarzyszeń, przepraszam najmocniej. Nie ma na świecie rzeczy, którą wymyślił człowiek, żeby ten człowiek nie wymyślił, jak to obejść. I najnowsze zabezpieczenia, systemy alarmowe wymyślił człowiek. Zatem drugi człowiek, będący złodziejem, wymyślił, jak to obejść. I chyba się ze mną zgodzicie, że jest to na razie dzisiaj nie do wykonania, żeby nie móc cofnąć licznika. Jak daleko technologia by nie zaszła, jest granica opłacalności. Bo jeżeli trzeba będzie bebechy przeszczepiać, komputery i wszystko inne, a jest drogi samochód, to handlarzy na to zrobi, bo jemu się będzie opłacało. On wyda 2-3 tysiące na taki proceder, ale go zrobi. Więc powiem tak, cieszę się, gratuluję, że rząd chce z tym walczyć, a Was tylko proszę o setny raz, odkąd mam kanał, żebyście wbili sobie do głowy, że nie ma takiej opcji. Przebieg, ostatnia rzecz, na którą patrzysz, a im mniej będziesz szukał niskiego przebiegu, tym mniej nam w społeczeństwie będzie ten niski przebieg fundowany. Naprawdę. Lepiej szukać aut przysalonowych, z gwarancją, jak ktokolwiek daje. Może, nie wiem, za 2 lata ja otworzę jakiś handel, na który będę brał auta, robił przeglądy, sprawdzał, udzielał gwarancji, choć w Polsce praktycznie jest to dla mnie niewykonalne i czasochłonne. Drodzy widzowie, kończąc ten odcinek, pokażcie, że zgadzacie się, że uzdrowmy troszeczkę tą patologię, że to nie jest taki wilk zły na tym liczniku, jak się nam wydaje, te 400 tysięcy. Zacznijcie myśleć przy kupowaniu samochodów i kończąc ten odcinek, powiem tak, dawno nie było łysy konkursu. Aha, no właśnie nie było. Zatem po tym odcinku będzie wynik poprzedniego konkursu, jednego zaległego, w którym były bardzo grube nagrody za chyba 2000 zł. I teraz bardzo ważna rzecz. Do wygrania zestaw narzędzi Kingtony, tak aby samemu zacząć przygodę z mechaniką pojazdową, karta podarunkowa na zakupy na Allegro i uwaga, do tego dorzucę to, co tak też walczyłem ostatnio, profilaktycznie. Miej, drogi widzu, jak wygrasz ten alkomat ode mnie za te 5 stówek, 6 stówek, żebyś mógł sobie rano po imprezie sprawdzić, czy jesteś trzeźwy. Czyli mamy znowu taki bonus o wartości, kurczę, znowu 1000 zł. Tak więc nic trudnego, wystarczy, że jesteś subskrybentem, kciuk w górę, zalajkować profil na Instagramie. No, ktoś mówi, to jest nie fair.
No nie wiem, no może jest nie fair, ale jest. No to są jakieś takie małe zasady. Ja coś daję od siebie, wy coś dajecie od siebie. Udostępnijcie ten film na Facebooku, jeżeli możecie. I co? Wystarczy wejść w opis filmu, rozwinąć. Tam jest wszystko napisane, krok po kroku, co kliknąć, co zrobić. I tyle. Cieszyć się wysłaną nagrodą. Trzymajcie się, czuwajcie. I przede wszystkim, kupując samochód używany w Polsce, użyjcie rozumu. Użyjcie. Ja naprawdę, jak wpiszecie na moim kanale samochód używany, kupna, top 10, listy i tak dalej, poświęciłem połowę swojej kariery na tym, żeby choć troszeczkę zmienić ten stan rynkowy, jaki jest. Do tego Waldek, motodoradca, pół swojej kariery poświęcił na to, żeby Wam wyjaśnić, więc może następnym razem, idąc coś kupić, przypomnijcie sobie o tym. Trzymajcie się. No to miłego dnia. Cześć! Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Dobrze zacząłem. Patologii polskich autohandli.